Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie starcie tańszych i droższych kosmetyków. Ja nieraz przeglądając swoje kosmetyczne zasoby zauważam bardzo dużo podobieństw w wielu kosmetykach i właśnie przeszukałam i znalazłam takie odpowiedniki wielu produktów, żeby po prostu zrobić takie starcie, żeby zobaczyć, jak te droższe mają się do tych tańszych. Sama jestem bardzo ciekawa tego starcia i mam nadzieję, że ten film pokaże, na co warto wydać, a na czym przeoszczędzić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki wybrałam i jaki makijaż nimi zrobię, zapraszam do oglądania. Więc tak, po lewej stronie będę nakładać te tańsze produkty, po prawej te droższe i zaczynam od podkładów. Wybrałam takie zestawionko podkładów, po prawej ten droższy to Make Up For Ever Matte Velvet Skin, długotrwały, matujący, mocno kryjący podkład, który bardzo lubię i często noszę. A tutaj mam Satin Matte od Eveline ze śluzem ślimaka, który również ma mocno kryć i matowić. Więc zacznę od tego z Eveline. Wybrałam odcień 103, naturalny. Jest całkiem dobry do mojego odcienia skóry. Więc tak wygląda nałożony podkład z Eveline, a teraz z Make Up For Ever. Mam tutaj inny pędzel, żeby nie mieszać ich w żaden sposób. Ten jest bardziej taki gęsty, a ten z Eveline jest bardziej kremowy. No dobra, troszeczkę się różnią odcieniem. Troszeczkę bardziej żółty jest ten z Make Up For Ever, ale zobaczymy, jak to rozblenduje już wszędzie. Może nie będzie takiej, aż takiej różnicy. Ok, podkłady nałożone i na pierwszy rzut oka wygląda cera jednolicie. Ja jednak widzę drobne różnice w wykończeniu. Ten podkład z Eveline ma bardziej satynowe wykończenie, zresztą tak też się nazywa. Widzę taki delikatny blask po tej stronie. Tutaj ta cera jest bardziej matowa. On się nazywa Velvet Skin, więc pewnie dlatego widzę tą różnicę. Tutaj jest velvetowo, tutaj jest satynowo, ale tak naprawdę to przecież nie widać żadnej różnicy. No to teraz starcie korektorów. Po tańszej stronie mam Lovely Liquid Camouflage, a po droższej Tarte Shape Tape. Na pierwszy rzut oka są do siebie podobne, ale zobaczymy jak na twarzy. Mają też takie same wielkie aplikatory, zobaczcie sobie. Takie same ogromniaste aplikatory, więc najpierw Lovely. Po tej stronie Shape Tape. Korektory mają bardzo podobny stopień krycia, podobny odcień i wyglądają praktycznie tak samo. Pudry sypkie. Duże podobieństwo udało mi się znaleźć w tych tutaj dwóch pudrach. Po tańszej stronie mam Vibo Mude Transparent Baking Powder, a po droższej stronie mam Finish Line w odcieniu 34 Invisible od Marka Jacobsa. W środku pudry mają też taką samą siateczkę do dozowania produktu, co jest bardzo pomocne. Unikamy w ten sposób wysypywania się produktu wszędzie. Jedyne czym się różnią to odcieniem, bo Vibo niby jest transparentny, ale on ma taki właśnie bananowy kolor, żółtawy, a Marc Jacobs to jest beż po prostu, kolor skóry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na twarzy. Więc najpierw Vibo, to po tańszej stronie. Jak on pięknie pachnie. I teraz po drugiej stronie puder z Marka Jacobsa. No i tutaj zaczynam zauważać pierwszą różnicę. Puder z Vibo lekko rozjaśnił mi twarz, a puder z Marka Jacobsa w ogóle nie zmienił odcieniu podkładu ani korektora. Ale tak naprawdę z daleka
tej różnicy nie widać. To raczej już ja chyba się sugeruję tym, że kosmetyki są inne, ale jedziemy dalej. Teraz brwi. Po tańszej stronie będę używać kredki Brow Pro Micro od Rimmel. Ja sobie tutaj wybrałam odcień 002 Soft Brown, a droższa strona to będzie kredka do brwi z Fenty Beauty, nazywa się Brow MVP i mam tutaj odcień Dark Brown. Tak naprawdę wydawać by się mogło, że te odcienie produktów do brwi są podobne, ale kiedy je nakładamy na dłoń, to widzimy te drobne różnice. Tak samo jest z pomadkami. Wczoraj spędziłam naprawdę kilka godzin, żeby znaleźć podobne odcienie pomadek i nie udało mi się znaleźć identycznych, ale są bardzo zbliżone. Tak samo jak te kredki do brwi. Tutaj na dłoni widać, że ta chłodniejsza, o tutaj kredka to jest z Rimmela, a tutaj jest z Fenty. One się dosłownie kapkę różnią, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na twarzy. To jest też jakby nie było ten sam produkt, czyli kredka do brwi z cieniutką, precyzyjną końcówką. I teraz kredka z Fenty. Brwi gotowe, no jednak dobrze wybrałam odcienie, bo praktycznie nie widać różnicy, a malowało mi się nimi tak samo. Teraz żele do brwi. Wybrałam takie dwa żele do brwi. Pierwszy jest z Eveline, nazywa się Brow and Go, a drugi to jest Gimme Brow z Benefit. Obydwa mają w sobie włókienka, które mają zagęścić optycznie brwi. Więc najpierw ten z Eveline. Ma taką szczoteczkę. Ja go próbowałam na dłoni, żeby porównać odcienie, bo go nigdy nie używałam. Ale jest dość taki rzadki, wodnisty, więc go delikatnie nakładam. Bo takim wodnistym łatwo sobie zrobić po prostu paćkę i plamkę. Okej, okay. I teraz ten z Benefit. On ma dużo mniejszą szczoteczkę i bardziej gęstą formułę, ale zamysł jest ten sam. No i teraz cienie. Jak robię porównanie tanio kontra drogo, to użyję tutaj paletek, które ostatnio wywołały troszkę kontrowersji. Mówię tutaj o paletce Lovely Surprise Me, która jest wzorowana ewidentnie na paletce Huda. Topaz Obsessions. I te paletki z Lovely występują w trzech wariantach kolorystycznych i są identycznymi odpowiednikami tych paletek z Huda. Co ja o tym myślę, bo tutaj warto chyba o tym wspomnieć, że ja rozumiem ten zamysł, że fajnie jak ktoś nie ma za dużo budżetu na makijaż, może sobie pójść do drogerii i kupić coś na wzór tej drogiej marki, na którą pewnie nie byłoby go stać. Rozumiem ten zamysł, ale nie popieram go. Nie popieram tego, żeby kopiować czyjś pomysł tak po prostu jeden do jednego. No bo zobaczcie, tak wygląda paletka Lovely, a tak wygląda paletka Huda. Różnią się tym, że paletka z Huda ma lusterko, reszta odcieni jest skopiowana jeden do jednego. No ale jak z ich jakością? No zobaczymy. Przygotowałam sobie dużo czystych pędzelków, bo nie chcę maczać tego samego pędzla w obydwu paletach, dlatego będę osobno tutaj wszystko cieniować, żeby lepiej było widać, żeby ten test był adekwatny. No to zrobię najpierw jakiś makijaż oka paletką z Lovely. Najpierw nabiorę tego tutaj pomarańczowego, matowego. To tak może od razu dla porównania. Drugi czysty pędzel i pomarańczowy cień z paletki Huda. Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, chociaż wydaje mi się, że ten cień z Huda jest taki bardziej soczysty,
troszkę bardziej jaskrawy. Ten tutaj z Lovely jest ciut bardziej przygaszony, ale odcienie mają bardzo podobne. Z paletki Lovely nabiorę tego tutaj metalicznego, brązowego cienia na płaski pędzelek i nałożę go na całą ruchomą powiekę. Teraz drugi czysty pędzelek i ten sam cień z paletki Huda. To teraz nabiorę tego tutaj miedzianego, metalicznego cienia z paletki Lovely. I nałożę go w załamaniu. I z drugiej strony cień z paletki Huda. Z paletki Lovely nabiorę tego tutaj najciemniejszego matowego brązu. I nałożę na dolnej powiece. I z drugiej strony ten sam cień z paletki Huda. Do paletek jeszcze wrócę, bo chcę teraz zrobić kreskę i mam tutaj dwa eyelinery Triton z mojej kolekcji z Vibo i Kat Von D Tattoo Liner. Wybrałam je dlatego, że obydwa mają aplikator z pędzelkiem, więc ten sam sposób aplikacji. Zrobiłam taką cieniutką kreskę, bo chcę jeszcze pokombinować z cieniami, ale potrzebuję właśnie bazy z eyelinera. Tattoo Liner ma sztywniejszy pędzelek. Ok, kreski namalowane i teraz nabiorę tego tutaj jasnego odcienia z paletki Lovely i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Drugi pędzelek i teraz cień Huda. Dobra, z paletkami to już koniec. Chciałam jeszcze nałożyć cienie brokatowe w płynie, bo mam tutaj Stile i Vibo, odwrotnie, droższa strona, Stile i Vibo, ale jak tak teraz posłoczowałam na dłoni, to jednak Stila ma dużo więcej, nie wiem czy to zobaczycie, dużo więcej drobinek, bardziej się błyszczy, a ten z Vibo, no jest podobny, ale nie ma aż tyle drobinek, więc jak nałożę na oczy, to będzie widać za bardzo tą różnicę, a właśnie nie chcę, żeby było widać aż tak różnicę. Niemniej te produkty są do siebie podobne. Teraz cielista kredka. Mam tutaj dwie kredki. Jedna jest ze Smashboxa, a druga jest z L'Oreala. Chciałam też znaleźć podobny odcień kredki do mojej z kolekcji tej Alpha, ale moja jest właśnie taka jasna, jaśniejsza i nie mogłam znaleźć odpowiedniego odcienia. Zresztą te dwie też się troszeczkę różnią odcieniem, ale to już jest tak bardzo zbliżony odcień beżu, że może nie będzie tego widać na oku. Więc tutaj mam Smashbox, a tutaj L'Oreal. Więc podkręcam rzęsy zalotką. I tusz. Mam tutaj dwa tusze. Po droższej stronie użyję Bad Gal Bang z Benefit, a po tańszej Wonderlux Volume z Rimmel. Wybrałam je dlatego, że obydwa mają taką właśnie szczoteczkę silikonową, tylko że ten z Rimmela ma taką zakręconą szczoteczkę, a Benefit prostą. Niemniej myślę, że te same mają formuły, czy podobne, właśnie takie pogrubiające, a sam fakt, że taka szczoteczka silikonowa podobnie wyczesuje po prostu rzęsy, więc da to podobny efekt. Tak myślę.
Teraz rimmel. Teraz dokleję sztuczne rzęsy, jak zawsze, i znalazłam podobne modele Ardell Demi Whispies i Huda Beauty Giselle. Są naprawdę bardzo podobne. Jedyna różnica jest taka, że w modelu Giselle niektóre te włoski są troszeczkę dłuższe, ale mają praktycznie takie same paski i odstępy między właśnie tymi kępkami, więc będę je teraz kleić. Najpierw Ardell. Jeden i drugi model przycinam sobie o kilka kępek. Makijaż oczu mam gotowy i teraz będę modelować twarz. Mam tutaj dwa bronzery. Po droższej stronie mam bronzer Glamour Pressed od Affect, a po tańszej stronie mam bronzer z Belle. On się nazywa Bronze and Contour Powder. Bardziej mi tutaj zależało na znalezieniu podobnego odcienia, podobnego wykończenia. No i mi się wydaje, że udało mi się tutaj to znaleźć. Najpierw bronzer z Belle. A z drugiej strony bronzer od Affect w odcieniu Brazil. Co do różu i rozświetlacza, znalazłam bardzo podobne odcienie w takich paletkach. To jest paletka Rimmel Blush and Highlighter w numerze 140, a tutaj mam taką paletę do modelowania. Ona się nazywa Bronzing Contour All-in-One Powder Palette z Pupy. I jak widzicie, są bardzo podobne odcienie różu i rozświetlacza. Wiadomo, że na cenę też wpływa obecność tutaj tych dwóch dodatkowych produktów, ale jednak Pupa to jest droższa marka niż Rimmel, dlatego takie tutaj zestawienie. Najpierw róż z Rimmel. Róż z Pupy. I teraz te rozświetlacze. Najpierw Rimmel. One się pylą. Strasznie. Ło, ale wygląda obłędnie. Bardzo jest mocny, bardzo. I teraz ten z Pupy. O, ten jest dużo delikatniejszy. Dużo delikatniejszy. Ale tak samo ładny. Najważniejsze, że mają ten sam odcień. Ale ten... Jaki on jest mocny. Ten jest taki subtelniejszy troszkę. Ale dalej go widać. Dalej ładny. Dobra, to teraz coś, z czym miałam największy problem. Naprawdę chyba ze 2 godziny szukałam dobrego odcienia, który będzie podobny. I udało mi się coś znaleźć w miarę podobnego. Nie identycznego, bo to było niemożliwe. Naprawdę wyciągnęłam masę pomadek w takim kolorze, bo takich mam chyba najwięcej, w takim ciepłym, cielistym. No ale tylko taki zestaw znalazłam i zobaczymy na ustach, czy to będzie do siebie pasować, ale mi się wydaje, że będzie ok. Tutaj mam pomadkę z Hudy w odcieniu Anniversary, a tutaj jest NYX Soft Matte Lip Cream w odcieniu Cape Town. Jest bardzo ładny odcień, ale bardzo lubię te pomadki z NYX-a, ślicznie pachną, mają taką konsystencję musu, fajnie się trzymają i co najważniejsze, mają masę kolorów, po prostu ogrom. Jaki sobie nie wymyślicie. Ostre róże, fiolety, bardzo dużo różnych odcieni danego koloru. A po drugiej stronie Huda. Myślałam jeszcze użyć tego błyszczyka, ale mi się wydaje, że to będzie za dużo już błysku. Zostawię usta takie, ale powiem Wam o takim zamienniku. Tutaj mam taki olejek błyszczyk do ust z Nabla, Shine Theory, w odcieniu Champagne Supernova. Bardzo mi się podoba, on jest z poprzedniej właśnie kolekcji.
śliczny, daje efekt mokrych ust, ma masę złotych drobinek, pięknie odbijających światło, ale bardzo podobny błyszczyk jest w Lovely, nazywa się Glitter Lip Topper. Co prawda ten z Nabli ma bardziej taki złotawy odcień, ale z bliska mają jakby tą samą wielkość drobinek, ten sam błysk, ten sam efekt takich mokrych ust dają. Co mi się bardziej podoba w tym lip topperze z Lovely, to jego zapach. Jak mi się podoba ten zapach, to jest taka wanilia, bardzo podobny zapach do tego pudru z Bibo. Także tak, ja tego nie będę nakładać, ale daję Wam znać, że coś podobnego możecie znaleźć w Lovely. No i czy zapomniałabym, miałam przy rozświetlaczu zrobić sobie jeszcze rozświetlenie kącików, więc teraz to zrobię. Tutaj jest paletka z Rimmela. Właśnie widziałam, że czegoś mi brakuje. A tutaj mam drugi czysty pędzelek. I biorę rozświetlacz z paletki Pupy. I makijaż jest gotowy. Tak wygląda połowa droższymi kosmetykami, tak wygląda połowa tańszymi kosmetykami. Wszystko Wam oczywiście podliczę i zobaczycie, jak cenowo to wygląda, bo dopiero podczas edycji będę wyszukiwać ceny poszczególnych kosmetyków i będę Wam je tutaj podawać i na koniec podsumuję i zobaczymy, ile to kosztowało z lewej i z prawej. Co myślę o tym makijażu? Wiecie co? On się dużo nie różni. Jedyne co widzę, tak na pierwszy rzut oka, to różnice w cieniach, bo tutaj po tej stronie Lovely ten brąz na środku powieki jest taki bardziej zgaszony, podczas gdy tutaj przy z cieni chudy ten brąz jest taki bardziej soczysty, nasycony. I tak samo to złoto tutaj w kąciku, to jest takie przygaszone, trochę wpada w róż, a to jest bardziej takie błyszczące. Poza tym nie widzę różnic. Nie widzę. No i napiszcie mi, jak Wam się widzą te makijaże, ten makijaż, ale tak naprawdę dwa różne makijaże. Czy obstawialibyście, że któraś część była robiona droższymi kosmetykami? Napiszcie mi na dole i oczywiście byłoby super, gdybyście mogli też napisać, jakie Wy macie zamienniki. Ja nie mam wszystkich kosmetyków świata, mam ich sporo, ale nie mam ich wszystkich. Być może Wy napotkaliście się na jakieś zamienniki, napiszcie je na dole, to na pewno ktoś z tego skorzysta. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i dajcie łapkę w górę. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, to postaram się jeszcze wyszukać czegoś w swoich kosmetycznych zasobach, w swojej małej domowej drogerii już wręcz. No i zapraszam Was serdecznie również na mojego Instagrama i Facebooka i zapraszam też do kolejnych filmów. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, bo na pewno będą nadchodzić. Dziękuję Wam pięknie i do kolejnego. Pa, pa!